Dzień dobry YouTube, witam z tej strony Smairo Live, pozdrawiam was również z czatem na Twitch TV Smairo, sobie siedzimy na streamie. Przeszedłem właśnie Pokémon Fire Red, zrobiliśmy recenzję, która już pewnie na kanale się pojawiła i teraz będziemy, słuchajcie, robić tier listę Pokémonów z pierwszej generacji. Pierwsze generacje Pokémon i będę je rankował, znaczy będę je ustawiał w kolejności, jak mi się podobały w grze, jak mi się podoba ich design, i jak według mnie były silne. Tak sobie po prostu taki miszmasz zrobimy. Co o tym Pokémonie konkretnym sądzę? Nie ze wszystkich korzystałem. Nawet niektórych nie widziałem. Nigdy. Także to też niektóre będziemy powiedzmy pomijać poniekąd, ale dużą większość praktycznie każdego tego Pokémona w grze widziałem. W ogóle nie jest ich jakoś za mało? Nie wiem. Zobaczymy tam z czasem. Chyba jest ok, jakoś się wydaje, że jest tak mało. Bo 151 chyba Pokémonów wszystkich miało być. No i co? Kurde, lecimy. Zobaczymy. Dajcie od razu znać w komentarzu potem, czy się zgadzacie, czy byście coś pozmieniali i jakiego wybraliście startowego Pokemona, oczywiście. Moim startowym Pokemonem był Charmander. Ogólnie Charmander, wydaje mi się, że to jest taki, ogólnie startery wszystkie mi się podobają. Wydaje mi się, że to jest taki typowy B-tier, taki typowy właśnie standard Pokemon. Taki pierwszy, którego dostajesz. Ogólnie Charmander. Będziemy sobie też ustawiać jakby co, te Pokémony w taki sposób, że ten, który jest po lewej stronie, o ile mogę go tak dać, ten będzie fajniejszy według mnie. Ten jest fajniejszy, ten jest mniej fajny, żebyśmy tam w tym samym tierze nie mieli problemów. Dobra, wywalam tego na razie. Charmander ogólnie był fajnym Pokémonem, ale według mnie był najgorszym ze starterów, bo nie wiem, jakoś tak nie czaiłem do końca tego Charmandera na początku. Squirtle mi się bardziej podobał, że Squirtle na pewno będzie wyżej. Squirtle ogólnie, jak kiedyś sobie grałem w Pokémon Red, to był moim ulubionym chyba starterem, że Bulbazaura sobie od razu tutaj damy. I to tak, jeśli chodzi o design, no to wiadomo, Charmander na początku jest jak jest, wygląda taki, no nie jest najpiękniejszy Pokémon na świecie, jest może taki cute, niektórzy tak mogą uważać, ale to nie jest najpiękniejszy Pokémon, nie jest najlepszy design. Czy on jest słaby? No nie jest słaby. Myślę, że wszystkie startowe Pokémony są podobnie mocne, wiadomo, że może niektóre jest, na przykład Squirtle wydaje mi się, że jest najmocniejszy na początku, a Charmander możliwe, że jest najmocniejszy na końcu. Nie jestem pewien, jak to tam do końca działa. W każdym razie one wszystkie są takimi startowymi, typowymi Pokémonami, B-tierami. Nie ma się za specjalnie tutaj nad tym rozwodzić. Jeśli chodzi o Ivysaura, to był Ivysaur, tak? To są dwie ewolucje Bulbazaura, nie pamiętam jak się nazywało. To był Ivysaur, to był jeszcze jakiś tam Zaur. Kurczę. Ogólnie te Pokémony według mnie też są takimi typowymi B-tierami. Tutaj akurat nie będę się jakoś tam specjalnie nad tym rozgadywał, bo widziałem je tylko czasami w walce. Tego to widziałem w ogóle z raz, w życiu nie pamiętam co on robi, ale nie jestem fanem trawiastych Pokémonów. Trawiaste Pokémony mi się podobają w tych, że tak, raczej średnio mi się podobają trawiaste Pokémony. Venusaur, no. Trawiaste Pokémony i Poison Pokémony nie były jakieś najfajniejsze, do tego dojdziemy też później. Także weźmiemy sobie je nawet tutaj. Bulbazaur ogólnie wygląda fajnie. Bulbazaur, taka żaba, kurczę, żaba taka prehistoryczna. Te są takie sobie. Ten to mi się nawet jeszcze mniej podoba, że tego do C wrzucimy. Tak, jeżeli typowo o designie mówię, no bo jeżeli chodzi o walkę, tak jak mówiłem, większość moich doświadczeń z tym Pokémonem była taka, że z Bulbazaurem troszkę powalczyłem, on się wydaje fajny, tak jak mówiłem, starter Pokémon typowy. Tego zawsze zabiłem na hita. A tego spotkałem raz i prawdopodobnie też go zabiłem na hita, także że te Pokémony nie świeciły jakoś bardzo w moich oczach, a designowo nie są najlepsze. Według mnie Bulbasaur wygląda fajniej niż na przykład ten, bo ten, no nie wiem, Bulbasaur ma zamkniętego kwiatka, ten ma po prostu otwartego i ma niebieski kolor, one się specjalnie nie różnią, także troszkę gorzej. Jeżeli chodzi o Charmeliona, w ogóle mi się nie podoba jego design, to jest taki, kurczę, Charmander, tylko jakby miał jakąś chorobę. Jak chory wygląda. Chory i bardziej zły. Że nie podoba mi się. Jakiś taki na głowie ma, nie wiem, jest taki. Nie podoba mi się Charmander. Nie podoba mi się kompletnie. Także. Znaczy nie jest też najgorsze. Są gorsze Pokémony. Absolutnie są gorsze Pokémony, ale nie podoba mi się jego design. Może przybliżę troszeczkę. Więc dla mnie on jest takim właśnie C-tierem. Nie jest najgorszy na pewno, ale no. No to no są fajniejsze Pokémony ewidentnie i nawet ze starterów myślę, że jest najgorszy taki. Jeśli chodzi o tego, nie pamiętam, się chyba, on ma fajną nazwę. Ten Pokémon wygląda fajnie. To o ile na przykład moim zdaniem Charmeleon to jest taki downgrade z Charmandera, jeżeli chodzi o design, to jest taki typowy upgrade. Dostaje fajniejszy ogon, ma fajniejszy kolor, taki jakiś, nie wiem, groźniejszy, jakby miał wyższy level. Dostaje skrzydła i jest taki zdeterminowany z twarzy.
War Turtle, no. Żółw wojny. Też ten mi się podoba bardzo. To jest fajny pok, nawet może go do A-tieru dam, bo on jest ogólnie bardzo fajny. Mi się, ten design mi się super podobał. Także tak, no tu nie ma co więcej gadać. No kurde, żółw wodny. I został nam jeszcze... I to tyle z starterów. Czyli teraz lecimy do ostatniej formy starterów. Reszty, czyli Blastoise i Charizard. Ogólnie Charizard wygląda sick. Charizard to zamienię. Pierwszy smok, jakiego w sumie w grze widziałem. To nie do końca smok, bo to jest smok chyba i smok ognisty, no ale to jest taki smok. Wygląda sick, chociaż też trochę jest taki popodżowaty, no bo kurczę ma te łapki takie małe. Jakby wygląda jakby połknął za dużo jedzenia Charizard. Także Charizard to jest taki smok, ale taki smok w domu, co nie? Jakby wiecie, jak na Pokémony, wygląda całkiem fajnie, ale nie jest to top tier, no to jest taki A tier Charizard spoczy, nie? Blastoise z drugiej strony, no Blastoise to jest czaduwa. Blastoise to jest kurde wielki żółw, który ma armatki wodne na plecach. Blastoise z czadem jest, a może nawet STS go dam. Blastoise jest czadem pierwszym. Jeden ze starterów najfajniej wyglądający. Wiem, że dużo osób pewnie myśli, że Charizard najfajniej wygląda dla nich. I myślę, że to tak, no na podobnym poziomie są. Ja tak typowo Blastoise'a jestem fanem. Blastoise mi się bardziej podobał, te armatki czadowe są akurat. Żółw Pog. Dobra. Co mamy dalej? To był Caterpie. No taki kurczę, nie wiem, Pokémon typu Robak. Wygląda całkiem taki cute robak. No, nie wiem, co dużo gadać. Nie mam też cały czas ubierał na hita. Spotyka się go pierwszy raz na początku gry w takim lesie. Nie wiem, spoko. Potem fajne ewolucje ma z tego, co pamiętam. Nie pamiętam, czy on ewoluował w to, nie? I on potem chyba w Bedrilla. No to potem dojdziemy do tego. Ale on ma chyba fajne ewolucje z tego, co pamiętam. Jeśli chodzi o Metapoda, to jest Pokémon, który nic nie robi. On ma chyba tylko Harden, taki atak, który daje mu obronę. I tyle. On w ogóle, nie wiem, czy on może atakować, może potem jak mu się jakieś temy da. Ewolucję ma chyba całkiem okej, ale na początku absolutnie nic nie robi. Także no. Ma się po kolei ewolucji na dole. Aha, czy tak są poustawione, dobra. Dobra, czyli teraz będzie Weedle. Weedle też kolejny robak. No mogę go tutaj dać. Wygląda całkiem śmiesznie w sumie ten Weedle. Nie wiem, co mówię. O tych robakach nie mam za dużo zdania o tych robakach, bo te pierwsze robaki to moim zdaniem był taki stan przejściowy do następnych ich form, co nie? Tak jak na przykład Charmander, Bulbasaur i Squirtle to były fajne Pokémony, tak te robaki to mi się wydaje, że one były tylko po to, żeby je ewoluować dalej. Wiecie o co chodzi? Także to ja nie mam zdania, to po prostu takie bambiczne Pokémony. Tutaj mamy Motylka. Motylek też taki, nie wiem, no to też nie bardzo wiem co powiedzieć o Motylku. Motylek nigdy się w tej grze jakoś bardziej nie wsławił, zawsze padał na hita. Następna forma tego motylka wyglądała całkiem fajnie, z tego co pamiętam. Taka ćma, bo ten się chyba Butterfly nazywa. To jest dosłownie chyba motylek. Potem chyba była ćma z niego, nie? Tak mi się kojarzy. Albo to był inny Pokémon, ale bardzo podobny do niego tak wizualnie jakby. Nie jestem jakimś gigaznawcą Pokémonów, także jakbym się coś tam mylił, to możecie poprawiać. To jest ostatnia forma. Czy to jest ostatnia forma? Okej, czy to jest ostatnia forma Butterfly? No to taki motylek, nie wiem. Widziałem go kilka razy, on zawsze padał na hita, nie robił nic ciekawego. On chyba ma sleep z tego co kojarzę, nie jestem pewien, czy on ma sleep czy nie, ale no. Tutaj mamy Kakunę, tak? On się Kakunę nazywał. To kolejny Pokémon typu Metapod, że on chyba nic nie robił. Nie wiem, czy on mógł mieć jakieś takie, czy nie wiem, zielonego pęcia, czy on mógł mieć jakieś ataki. Nie zauważyłem, żeby coś robił. Także tak, ale z niego za to wychodził fajny Pokémon, czy to się Bedrill chyba nazywał ten Pokémon. Taka kurde pszczoła, taki szerszeń, który miał dwa ostrza, takie dwa, no właściwie trzy, no jeden miał na dupie i dwa na rękach. To jest fajny Pokémon designowo, ten mi się z designu bardzo podoba. No taka kurde wkurzony szerszeń pszczoła, popierdzielona. Fajny. To był fajny Pokémon, którego używałem przez jakiś czas, co prawda nie był najmocniejszy na low levelach i zrezygnowałem z niego dosyć szybko, ale designowo mi się bardzo podoba, jest taki, no nie wiem, taki agresywny, ja lubię takie agresywne Pokémon. Mało Pokémonów jest agresywnych w tej grze, mam wrażenie, taki typowo z wyglądu. Jest jakaś tam część, dojdziemy do tego jeszcze później, ale nie jest ich zbyt dużo. Dobra, tutaj mam PJ'a. PJ typowy ptak. Typowy Pokémon typu gołąb. Ogólnie fajny. Następne jego formy ogólnie, które nawet nie pamiętam jak się nazywał. PJ, Pidgeot to i Pidge twój stary, nie wiem jak one się tam nazywały, ale wyglądały gorzej. Podstawowy PJ mi się najbardziej podoba i mi się kojarzy z takim streamerem, wielkim poetą, Pijamem. Za każdym razem jak miałem to nazwę PJ. Także te mi się podobają mniej. W sumie ten jest fajniejszy niż ten. Ogólnie co? Pokémony, które w ogóle mi nie były potrzebne, bo grałem Charizardem, czyli Charizardem miałem Fly,
te Pokémony wydaje mi się, że bierze się po to, żeby mieć fly na co dać. Nie wiem, później, w późniejszym etapie gry. Bliżej ogólny spoko, reszta IDK. Bambik nie miał, w sensie Bambik, no mówią o rywalu. Jakby rywal, jak się rywal nazywał w bajce? Pokémon? Rywal się nazywał Gary. To Gary u mnie cały czas miało te PJ-e, Pidgeotty. I napierdzielał mnie nimi, ale one też zawsze padały na hita. Więc nie mam o nich specjalnie wysokiego mniemania. Dobra, Rattata. Rattata fajny Pokémon, całkiem. Który wygląda taki, kurczę, nie wiem, taki scór. Taki scór. Dam go tutaj. PJ fajniejszy, ale taki scór. Nie wiem, co mówię. To też pierwszy Pokémon, którego spotkałem w grze, także mimo wszystko jakiś tam plusik za to dostaję też. Tak się zaczęła przygoda Pokémonowa. PJ jest wróblem. Wróblogołąb. Wróblogołąb type. Następny, tu mam już typowego chomika. O ile to jest szczur, to jest, kurde, wkurzony chomik. Szczerze, strasznie mi się nie podoba design tego Pokémona. Nie pamiętam, jak się Raticate chyba nazywa. Nie podoba mi się design tego Pokémona. On był całkiem mocny, z tego co pamiętam. Miał kilka fajnych rzeczy. Nie był już taki słaby jak Rattata, no bo Rattata taki typical Pokémon. Ale ten Raticate z wyglądu i mi się w ogóle nie podobał. A w późniejszych etapach gry też nie stanowił dla mnie żadnego problemu. Także to jest taki Pokémon, którego zawsze się cieszyłem, jak zobaczę, bo to był Free Exp, którego dawał całkiem sporo, z tego co pamiętam. Ten Pokémon nazywał się Spearow chyba, Spearow. Spearow, Pokémon ptak. Ogólnie dałbym go tutaj, taki kolejny Pokémon ptak. Ogólnie Pokémony ptaki w tej grze mi się w ogóle nie podobały, powiem wam szczerze. One były takie ok maksymalnie. Nawet bym go dał niżej jeszcze w sumie. Nawet go tutaj dam. Spearow, taki Pokémon... No, nie wiem, po prostu Pokémon ptak, którego skipowałem. Walczyłem z nim czasami w trawie, zazwyczaj padał na hita, nie stanowił żadnego problemu. Fajne ma ewolucję, bo on się właśnie Ferrowa chyba zmienia. I Ferrow to już wygląda dosyć poważnie, już taki ptak, ale taki ptak, nie wiem, trochę taki pterodaktylowaty, trochę taki sępowaty. Ferrow cały fajnie się nazywa, też od strachu Firou. Też to był fajniejszy Pokémon, z którego też absolutnie korzystałem. Miałem Charizarda latającego, więc to był Pokémon, którego skipowałem, ale chociaż fajnie wyglądał. Ekans. Napiszcie w komentarzu, jak się wymawia Ekans od tyłu. To jest ważne. To był giga Pokémon ogólnie. Ja bym Ekansa dał na początek Betieru. Tylko dlatego, jaką ma nazwę. Pokémon Poison Type. Pokémon Wunsz, który ma grzechotkę na końcu. Grzechotnik bez zębów. Także to był, no, nie był to najlepszy Pokémon. No, wyobraźcie sobie węża bez zębów. Grzechotnik, nie wiem, czy Grzechotnik to nie jest boładusiciel, także nie wiem, jak on atakował. Może pluł kwasem, nie mam pojęcia, ale zębów nie ma, więc dziwne. Drugi, Arbok. Arbok generalnie gigafajny pok. Bardzo podoba mi się jego design. Jeszcze tą twarz, bo tam w opisie Arboka jest coś takiego, że ma taką twarz, która ma odstraszać inne Pokémony. I faktycznie ma tu takiego ryja, jakby miał dosłownie Pokémona jakiegoś ducha narysowanego. I ten ryj, jak zaczynasz walkę, to zawsze przeciwny Pokémon dostaje chyba atak down, coś takiego, że mniej bije, albo defense down, bo się boi tego Arboka. Arbok fajny Pokémon. I też z bajki go pamiętam, bo zespół Ergo używał. Że to był Pokémon, który budził respekt poniekąd. I też Arbok od tyłu będzie przeczytać. Dobra, Pikachu. No Pikachu S-tier. Generalnie giga Pokémon. Jeszcze całą grę praktycznie nim grałem. Weszliśmy sobie, nie wiem, miałem 10 level Pokémonów, weszliśmy chyba do lasu, czy do jakichś tam krzaków, złapałem Pikachu. Do końca gry z nim grałem, nawet nie wiem, czy on ostatniego hita w grze nie zadał, Pikachu. A konkretnie jego następna forma Raichu. Raichu mi się aż tak nie podobał, designowo. Raichu według mnie to jest tak, nie wiem, tu. Raichu ma dużo gorszy design niż Pikachu, moim zdaniem. Raichu to jest taki starszy brat Pikachu, ale... Jeszcze Pikachu to jest takie dziecko, w które wierzą rodzice, a Raichu to jest takie dziecko, w które już przestali wierzyć, bo na przykład, nie wiem, w narkotyki poszedł. Raichu mi się średnio podoba. Mimo wszystko całkiem fajny Pokémon, ale jak spojrzysz na Pikachu i spojrzysz na Raichu, to tak jednak widać, że Pikachu jest fajniejszym dzieckiem, nie? W rodzinie. Pikachu był fajniejszy, Raichu mimo wszystko miał lepsze statystyki, bo ogólnie te Pokémony w grze to jest dosłownie to samo. No po prostu Raichu ma lepsze staty. I nie dostaje skilli, czyli Pikachu na tam na 41, chyba dostanie Thunder, no to już można go tam zmieniać. Ten Pokémon, jak on się nazywał, taki pancernik, nie pamiętam, jak on miał nazwę. To był Pokémon ziemny, który ogólnie wygląda całkiem fajnie. Taki, kurde, fajny Pokémonik, taki Betierek. Myślę, w ogóle Raichu tam w dupie gdzieś tutaj, to Bambik. Sandshrew i Sandslash. No, to ten Pokémon, pamiętam, że sprawiał mi problemy.
ten i zresztą ten, ten wydaje mi się, że wygląda troszkę fajniej, to Pokémony, które były bardzo silne w grze. Co prawda grałem takimi Pokémonami, które mogły mieć po prostu problem z ziemnym typem, bo on był ziemny chyba, z tego co pamiętam, tylko był ekskluzywnie ziemny. To były Pokémony dosyć ciężkie do skasowania. Zawsze jak je widziałem, to już była taka trochę taki stres, że o kurde, mogę mi tam coś namieszać w party. Fajny design całkiem, nie wiem, taki pancernik i jakiś taki pancernik kolczasty. Nie wiem, całkiem fajne Pokémony, nie miałem ich zadań, używałem ich, ale sprawiały problem. Nidoran. Pokémon typu... Czekajcie, gdzie był ten Pokémon ostatni? Pokémon typu Rattata, tylko fajniejszy. Nie, no nawet dużo fajniejszy. Myślę, że nawet tutaj fajniejszy od tych... No, od starterów fajniejszy. Nie, jest taki, nie wiem, taki fajny Pokémonik. On był chyba typem Poison, z tego co pamiętam, czy był takim zatruwającym. Całą grę nie wiedziałem właśnie, jaki on ma type. On był chyba trująco jakimś tam, ale za każdym razem jak go widziałem, on nie wygląda jakby był trujący. No spójrzcie na niego, to jest taki kurde królikochomik jakiś. On nie wygląda jakby był trujący. W każdym razie wszystkie typy tego Pokemona ogólnie mi się podobały. Ten wyglądał trochę bardziej czadowo. Wszystkie typy tego Pokemona mi się nawet podobały. Ten może tutaj będzie, ten może być tu. Tego sobie damy tutaj, o. Wszystkie typy tego Pokemona były całkiem fajne, nie był specjalnie mocny, nie sprawiał mi większego problemu, jak walczyłem z nimi, nie używałem go co prawda, chociaż zdobyłem wszystkie wersje, oprócz tej, nie pamiętam, to się chyba King nazywał, Nidoking, mi się wydaje. Poison Ground to jest, czyli to jest Poison Ground, tak, to był Poison. No nie wiem, tak widać, że to są ewolucje chociażby. I to był fajny Pokémon, bo on miał wersję żeńską i wersję męską, które wyglądały inaczej. Właśnie to była chyba żeńska, to była chyba męska czy coś takiego. W każdym razie on miał wersję męską i żeńską. To był taki ciekawy spin tego Pokémona, że był właśnie w wersji fioletowej i był w wersji niebieskiej, no nie? One tam się rozróżniały wtedy. To była pani chyba niebieska, a fioletowy to był pan. Także całkiem fajny Pokémon. Fajny twist miał z tym. Clarify i ten drugi. To są kurde Pokemony, których nienawidzę bez kitu. Tego to akurat nawet nie pamiętam, co on więcej robił, ale ten Pokemon był taki upierdliwy. On mi napierdzielał takie bomby, zresztą tak samo Jigglypuff zarąbany i ten drugi. Ten napierdzielał gigabomby, jeszcze był tankowaty, a ten spanie odpalał. Dobra, to jest najgorszy Pokemon w grze, Jigglypuff chyba. Nie wiem, czy był gorszy. Jigglypuff to był śmieć. Dobra, był jeden gorszy, ale Jigglypuff to był śmieć, bo trzeba było go szybko zabijać, inaczej rzucał sleepa i moje Pokemony 4 godziny się budziły z tego i trzeba było czekać 5 tur więcej, zanim się Pokemon odwróci, znaczy obudzi. W bajce pamiętam, że ten Pokemon działał tak, że usypiał kogoś swoją piosenką, a potem wkurzał się, że ktoś śpi, bo śpiewa do dupy albo śpiewał nudno, brał marker i rysował mu po gębie coś. Upierdliwe Pokémon, nie podobają mi się. Znaczy wyglądają tak turbo cute, różowe, sam nie w moim stylu, nienawidzę tych Pokémonów. Te dog shit, jak te lista. Dobra, co my tu mamy? To był Pokémon, Vulpi się chyba nazywał. Fajny Pokémon to był. To był taki, kurczę, taki lisek ładny. No nie wiem, to był Pokémon chyba ognisty. I ten, to był Ninetales. Ten Pokémon, z tego co kojarzę, miał fajną... Taki fajny twist w bajce albo w fabułce po prostu, że jak się go dotknie, to się zostaje przeklętym. On wyglądał tak dosyć groźnie. Ogólnie fajnie, podobał mi się designowo ten Pokémon, ale był to ognisty Pokémon, którego jak spotykałem, nie miałem większego problemu z nim, a samemu nie chciałem go mieć, no miałem Charizarda. Poza tym też chyba nie można go mieć, bo on jest w wersji green. Także niestety nawet nie miałem możliwości, bo grałem w Redy, Fire Redy, żeby tego Pokémona dostać. Ale zawsze jak go widziałem, no wydawał mi się fajny designowo, także... Także myślę, że to plus ta klątwa to fajna rzecz. Jakby żeby go tak zasługuje na ten A-tier, a to taki po prostu cute lis. Też wyglądał całkiem fajnie. Akurat szczerze te Pokémony są takie, te dwa, że to nie widać, że to jest ewolucja. W sensie no ogony, dobra, on ma tych ogonów pełno. Ten ma też pełno ogonów, ale mam kompletnie inny kolor, kompletnie inny vibe. Także jeżeli bym nie wiedział, to bym nie powiedział, że to jest ewolucja tego Pokémona, co nie? Dalej mamy Zubata. Zubat ogólnie, nie wiem, no może go tutaj damy, powiedzmy. Nie był to Pokémon, który mi się podobał. Strasznie dużo się z nim nawalczyłem. Był strasznie słaby w sumie. Ten tak samo, ta druga jego wersja jeszcze wyglądała głupiej. Też Pokémon, którego się zazwyczaj spotykał, Pokémon nietoperz, którego się spotykał w jaskiniach. Atakował cię cały czas, nic nie robił ciekawego. Atakował cię za 5 damage'a, leczył się za 2 damage'a, za 2 HP. Umierał zazwyczaj na hita albo na 2. Nawet go chyba całą grę nie złapałem. Wydaje mi się, że to był jeden z tych Pokémonów, które najtypowiej się spotyka i nawet go nie złapałem nigdy, bo po prostu mi się nie podobał. Oddish.
Oddisz fajny Pokémon, całkiem. Wygląda całkiem ładnie. Damy sobie go, nie wiem, za Ekansa na przykład. Całkiem fajna taka bulwa, kurczę, która faktycznie jak siedzi w trawie, to jej nie widzi. Znaczy bulwa. Wiesz jak on wygląda? To wygląda jak taka giga, nie bulwa, tylko giga jagódka albo taka bruwa. Bruwa to jest taka. Fajnie wygląda ten Pokémon. Niestety nie był specjalnie użyteczny w walce. Miał co prawda potem Sleep, który mógłby się przydać do łapania Pokémonów, ale niestety no łapanie Pokémonów i tak było dosyć proste, chyba że mówimy o Pokémonach legendarnych, których łapanie było po prostu upierdliwe i łapałem Pokémon legendarne 2 w tym przejściu, więc no nie przydało mi się to nigdy Oddish. Oddish fajny, ale to, nie pamiętam jak to się nazywa, Gloom chyba, to był Pokémon. Nie wiem, on tragicznie wygląda. To jest Pokémon, który wygląda jakby był chory i już tak czekał na śmierć. Prosił nawet może o nią trochę. To był Pokémon, który nie dość, że był bezużyteczny. Dla mnie w każdym razie, no bo ja niespecjalnie używałem tych statusów. Po prostu napierdzielałem damage. To jeszcze wyglądał obrzydliwie. Lepiej trochę wyglądał ten Pokémon, który też w życiu nie pamiętam jak się nazywa. Żeby chciał odpowiedzieć, jak się nazywa ten Pokémon, taki kwiatkowaty. Ogólnie nie byłem fanem tych trawiastych Pokémonów, robakowych Pokémonów. Nie podoba mi się ich design w większości przypadków. Niektóre były fajne, ale no większość była do dupy. Ten za to Pokémon, Parasek się nazywa, Parsek chyba. To był Pokémon. Nie wiem, fajne oczki miał, ale ogólnie był ciekawy z tego względu, że te grzyby, które ma na plecach, podobno to jest jakiś pasożyt, który się wgryza w jego mózg. I przejmuje nad nim kontrolę. I jak przejmie nad nim kontrolę, zamienia się w tego wielkiego grzyba. Wygląda w sobie bardzo podobnie. Tutaj oczek już nie ma, już chyba grzyb oczka wyrósł sobie. Po prostu z dwóch grzybów się zrobił jeden, troszkę mu urosły też szczypce. Także to jest całkiem spoko. Z tym Pokémonem taki twist, taki smutny Pokémon to jest, którego zjada grzyb od środka. Lubię takie akurat przeklęte rzeczy. To mi się podobało całkiem. Betier myślę zasłużony. Dalej mamy... jak on się nazywa ten Pokémon? Ktoś tam wcześniej pisał. Taka ćma, kurczę, chodząca, taka kulka. On wygląda jak Bobek z Muminków. I tam udaje na pewno wysoki Betier. Venonat. To jest Bobek z Muminków, tylko jakbyście go skrzyżowali z jakąś, kurczę, taką właśnie ćmą przyklętą. I potem chyba awansuje w to? W tą ćmę? Albo nie, nie jestem pewien. Ale tak jak już mówiłem, robaki i tak dalej, nie jestem fanem. Na pewno wygląda lepiej niż Butterfly. Ale nie jestem fanem takich Pokémonów. Szczerze tego spotkałem może z 2-3 razy. Jedyne co zrobił to umarł na hita. Spalił gumę, więc nie wiem nawet co on sobie reprezentuje. Tak typowy z designu, jak miałbym go ocenić, nie jest najpiękniejszy. No taki typowy latający dziad jakiś, no nie? Diglett. Kurde, Diglett. Giga Pokémon. Pokémon penis. A to Pokémon 3 penisy. To tyle to nie. Diglett, giga Pokémon, którego nie złapałem chyba całą grę. Zawsze jak go spotykałem, to byłem, znaczy dobra, ten Pokémon w ogóle jest upierdliwy, go dam dalej trochę, bo on chyba łapał, z tego co pamiętam, Pokémona i nie można było zmienić na innego. Trzeba walczyć z tym Pokémonem, z którym konkretnie wszedłeś na tego Diglecianka potrójnego. A Diglett normalny, nie wiem, taki śmieszny, taki krecior, taki kret połączony z drzewnicą, nie wiem, designowo fajny, tak jeżeli chodzi o moc tego Pokémona, Pokémon ziemny, no raczej był prosty, nie sądzę, żeby komukolwiek Diglett sprawił kiedykolwiek problem. Te były bardziej upierdliwe. No to w sumie to samo, tylko 3, więc ogólnie bardzo lazy design, jeśli chodzi o tego Pokémona, no bo tu ten wygląda, no nie wiem, taki kreto coś, taki trochę Boba Budowniczego mi przypomina. Bob Budowniczy, trochę kret, trochę drzewnica, a to po prostu 3 razy to samo, także lazy design, Pokémon słaby ten, Diglett spoczy, Diglett fajny, lubię Diglety. Miał z bajki, typowo z bajki go kojarzę, wrzucimy sobie go, nie wiem, z Audishem załóżmy. Miał, okej, Pokémon, który ma fajną ewolucję, taki kotens, tak jak, kurde, pantera, no taka, można powiedzieć, że taka prawie pantera, panterokot fajnie wygląda, taki kotek właśnie, damy go na full, na maksymalny Betier, mogę przytąć? Mogę. Ten się nazywał Miał, a ten się nazywał Persian, chyba Persian, no taki perski kot wielki, taka, kurczę, prawie pantera, on był bardzo duży w grze, tutaj może tego nie widać, to wygląda jak taki zwykły kotek, ale on był taki giga wielki, taki jak pantera miał praktycznie rozmiar, także fajne koty. Z którymi też absolutnie nie miałem problemu. Ja nawet nie pamiętam, jakie one były typu. Z Miałem się dużo walczyło. Dużo się walczyło z Miałem. Miał to fakt. Ale no nigdy nie sprawiłem żadnego problemu. Nie miałem tych Pokémonów. Miałem złapanego. Persiana chyba też. Ale nie używałem go nigdy, także nie wiem. Designowo, no takie po prostu kotki. Że nic odkrywczego.
Ale no, w grze, w której masz jakieś popierdzielone Pokemony, jakieś nie wiadomo co, spotkać takiego kota, no nie wiem, to był chyba jedyny kot. Taki typowo kot, więc spoko. Psyduck. Psyduck giga Pokemon. Kurde, Psyduck mi się podobał. Nad Arbokiem go dam. Psyduck śmieszny, Psyducka też z bajki kojarzę. On jedyne co miał, to go Webbola cały czas. To jest Pokemon wodno-psychiczny chyba, który jedyne co robił, to zbierał w pierdziel. Oprócz tego nie robił nic ciekawego. Ale zmieniał się w Golduck'a, który, no nie podoba mi się aż tak designowo na pewno, ale daje go na pewno wyżej, bo bardzo dużo jak spadawał. To był Pokemon, który co prawda był potężny, bo psychiczne ataki walił, ale był Pokemonem wodnym, a jako że miałem Raichu, wcześniej Pikachu, bardzo lubiłem na nim levelować, wchodziłem, waliłem Thunder i padał na hita. Yellow. Więc on bardzo dużo jak spadawał, pamiętam, bardzo, bardzo dużo jak spadał. Także fajny Pokemon, którego też miałem, nie używałem go absolutnie. Designowo wygląda, no nie wiem, no taki właśnie Psyduck, taki starszy brat, taki stary Psyducka dosłownie, o. Monkę. Kurczę, Monkę designowo fajny, taka właśnie walcząca małpa. To bym gadał nad Psydukiem. Monkę fajny Pokemon, Prime Ape też fajny, Prime Ape. To był fajny Pokemon designowo, który bardzo mi się podobało grać na niższych levelach. Niestety, wszystkie fighting Pokemony, którymi grałem, między innymi Mankey i jeszcze Mankey on się chyba nazywał i Primeape, potem się stały do dupy. Nie wiem dlaczego, nie wiem, może po prostu potem rodzaje Pokémon, z którym walczyłem, były bardzo silne przeciwko fighting type'om, ale bardzo miałem duży problem, żeby coś nimi ugrać i praktycznie wszystkie Pokémon z mojego party były lepsze niż Primeape i Mankey. No. Dalej mamy Growlite, tak? Growlite i ten drugi, nie pamiętam się nazywał. Growlite i jakiś tam Grow coś tam. Fajny Pokemon, taki piemsek. Piemsek ognisty. Gdyby nie to, że Charizard, to myślę, że oni tutaj są tak na równi. Gdyby nie to, że miałem Charizarda, to na pewno bym z tego korzystał. Arcanine, tak, Arcanine. Growlite i Arcanine. Gdyby nie to, że miałem Charizarda, to myślę, że z tego bym korzystał. Fajny Pokemon ognisty. Spotkałem go pod koniec, bo ten Gary go miał w sensie, nasz ten rival, ten nasz główny przeciwnik w grze. Bardzo mocny Pokémon to się wydawał, miał fajne ataki, miał ten taki atak szybki pod koniec, miał ataki normalnie ogniste, także gdyby nie to, że miałem Charizarda, myślę, że na pewno bym z niego korzystał, bardzo fajny Pokémon. Tutaj mamy Kijaneczkę teraz, ni cholery nie pamiętam, jak ta Kijanka się nazywa. Podstawowa wersja Kijanki, nie wiem, wygląda... okej, okay, I guess, wygląda spoko, można tutaj go trochę dam, albo tutaj, o, to sobie trochę poprzestawiam. Niektóre bo tak zagrzucam, tak, żeby był w dobrym tierze, ale nie bardzo się jeszcze skupiałem na tym umiejscowieniu ich. Kijaneczka, Poliwag, ale druga część giga fajna. Strasznie mi się podoba, jak wygląda ten druga część Kijanki, Poliwhirl. To był Pokemon wodny chyba, nie wiem czy tylko wodny, ale na pewno wodny. Bardzo fajnie wygląda. Ten wygląda tak samo jak ten, tylko bardziej wkurzony jest, no nie wiem. Ale no, design Pokemona mi się typowo podobał. Ogólnie z Pokemonem nie miałem żadnych problemów też, bo to był Pokemon wodny, ja miałem sobie Raichu, więc zawsze kasowałem go na hita. Ale na pewno, gdybym miał możliwość go złapać, akurat mi się nie trafił, to bym sobie go złapał i pewnie bym go nawet używał może. Gdyby nie to, że miałem innego Pokemona wodnego, bardzo fajnego, o którym pogadamy później. Dalej. Abra. Abra Pokemon typu upierdliwy. Jak się go łapie, wygląda całkiem fajnie, ale jest zbyt upierdliwy, żeby go dać wyżej. Jak się go łapie, on jedyne co robi, to używa teleportu. Jak wchodzisz na niego, rzucasz pokebola i liczysz, że go złapiesz. Jak go nie złapiesz, to wali teleport i ucieka z walki. Także to jest za Abrą taka sytuacja. Pokemon typu upierdliwy do złapania, który w sumie w walce praktycznie nic nie robi, ale jak go wylewelujesz i awansujesz na Kadabrę, to jest giga Pokemon. Kadabra i Alakazam, co prawda Alakazama nie używałem, ale wydaje mi się, że to jest to samo, tylko wyższe statystyki, nie mogę używać Alakazama, no bo musiałbym trade'a mieć, a nie miałem trade'a w redach. Także Kadabra i Alakazam, giga Pokemony, psychiczne. Kadabrom, to był najmocniejszy Pokemon, którego miałem w party. Kadabra strasznie dopierdzielony, ogólnie takie bomby nawalał, że to było niesamowite. Ja pamiętam, że już w pewnym momencie, jak ktoś nie umarł na hita od Kadabry, to... Dziwiłem się wyjątkowo, że o co chodzi, dlaczego nie umarłeś na hita od Kadabry, no co się dzieje, nawet jak ktoś był odporny na ataki psychiczne, to umierał na hita od Kadabry, że to był Pokemon, który co prawda umierał bardzo szybko, to był taki Glass Cannon typowy, ale bardzo mi pomógł, bardzo mnie wykarował przez tą samą grę, więc Kadabra Turbo Chad. Dalej, mamy fighting Pokemony, mamy Machampa chyba oni się tak nazywali. To jest po prostu jakiś taki kurde nagi mały ziomek walczący,
nie podoba mi się jego design. On wygląda głupio, ten, no ale to jest też fighting, który nie jestem fanem fighting. One wyglądają zazwyczaj fajnie, ale w walce, tak jak już mówiłem, niejednokrotnie mnie zawodziły. Ale z drugiej strony, ten Machopik, no myślę, że go dam tutaj. Machopik bardzo fajny, fajnie wygląda, taki pudzian trochę. Taka pudzilla. On walczą, no nie, dalej Pokémon walczący, nie robił nic nadzwyczajnego, fajny opis miał, bo to podobno Pokémony, które w ogóle się nie męczą, tak samo jak ten, Goro, kurczę, Goro z Mortal Kombat, ale no nie używałem ich, walczyłem z nimi kilkukrotnie, sprawiały czasami jakiś pewien problem, ale no mimo wszystko Kadabra na hita ich zabijał, bo to fighting Pokémony, więc większych problemów też z nimi nie było. Wyglądają co prawda fajnie, tego się nie dało mieć niestety, bo on był z Trade, on był z Pokémon Blue, tak, Blue czy tam Greenów, więc tego mieć nie mogłem, a bardzo chciałem. Trochę mi szkoda. No, ale są fajniejsze fighting Pokémony z wyglądu, a zazwyczaj nie chciałem mieć więcej niż jednego typu Pokémona w party, także mimo wszystko ich bym nie wybrał, co nie zmienia faktu, że wyglądają całkiem fajnie. Dobra, dochodzimy do kolejnych śmierdzących roślinnych Pokémonów. Najpierw to. Nie wiem, co to jest. Nie interesuje mnie, co to jest. To jest jakiś kwiatek, który nigdy nie wykonał żadnego ataku. Nie wiem, co on robi. Tak samo jak ten. Tylko wygląda głupiej. I tak samo jak ten, który wygląda najgłupiej. Bellsprout. No to są Pokémony, które... Nie, tego zobaczyłem na końcu gry. Tego czasami widziałem, wygląda turbo głupio. W sumie jeszcze go niżej dam. Ten nie wiem, nie mam zielonego będzie co mam te Pokémony. Po prostu umierały na hita. To, wydaje mi się, że to jeden z gorszych Pokémonów są. Olać ich, w nich palą gumę. Dalej mamy Tentacool i Tentacruel chyba. Ten, nie wiem, taki... No, taka kałamarnica. Wygląda chyba okej. Okay. Nic specjalnego. To bardziej wygląda jak taka czapka jakaś samurajska, z której wychodzą dwie macki. Ale Tentacruel, no on wyglądowo... Ja go tutaj kurde wysoko. On wyglądowo to wygląda bardzo fajnie akurat. Tentacruel, tak typowo z wyglądu. Super Pokémon. To był Pokémon wodny, którego nie używałem, dlatego że miałem innego, fajniejszego wodnego Pokémona. Ale Tentacruel mimo wszystko podobał mi się za każdym razem, jak go widziałem, jak go zobaczyłem pierwszy raz. To zawsze budził respekt. Co prawda jest trochę za mały, moim zdaniem powinien być tak z 10 razy większy, być takim gigakrakenem, legendarnym Pokémonem, wtedy był turbo fajny, ale tak to Pokémon Meduza, taki krakenowaty. Dalej, Geodude, nie wiem, wygląda ok, myślę, że na Betier w miarę zasługuje. Geodude wygląda ok, ale nigdy nie zrobił nic ciekawego. Jedyne Geodudy, które sprawiają jakikolwiek problem, to były w tej wulkanicznej krainie, gdzie się łapało legendarnego ptaka. I one tam wybuchały, bardzo dużo biły i miały taki atak, który się coś tam nazywał, coś tam 8. I też straszne bomby walił, ale Geodude nic ciekawego. Druga część Geoduda wygląda trochę lepiej, moim zdaniem. Geozium. Dałbym go, nie wiem, nad ptakami na przykład. Nie pamiętam, on się chyba Graveler nazywał, a to był chyba Golem. Golema spotkałem w grze raz. Wygląda całkiem spoko, nie wiem pojęcia, co on robi, po prostu umarł, więc nie wiem, to Pokémony typu kamienne. Kamienne Pokémony ogólnie w tej grze, moim zdaniem, były jakieś takie scuffed. Także wszystkie kamienne Pokémony, które spotkałem, oprócz jednego właściwie, mi się średnio podobały. I to dlatego, że no, nie widziałem w nich specjalnie, nie widziałem sensu, żeby ich używać. Bo zawsze była lepsza alternatywa do Pokémonów kamiennych, jakoś tak nie czułem tego, chyba że był jakiś kamienno jakiś, ale taki typowo kamienny Pokémon. Nic ciekawego dla mnie, omijałem je. Dochodzimy do płonących koników, które ni cholery nie pamiętam, jak się zwały. Zaraz może czat mi napisze, ale to płonące koniki, no nie wiem, designowo po prostu taki kucyk płonący. Kucyk płonący i kucyk płonący numer 2. Wyglądałem spoko, Pokémony ogniste, których nie używałem, bo używałem Charizarda, Ponia i Rapidash. O, właśnie Rapidash i Ponia to były. No to taki typowy kucyk, to taki raczej koń ognisty. Design fajny, ale wydaje mi się, że jest dużo więcej fajniejszych, ognistych Pokémonów i ich bym raczej nie używał. No prędzej bym używał Growlite'a, znaczy Arcanine'a, właściwie prędzej bym używał Charizarda. No jeszcze jest kilka takich potem, które na pewno były fajniejsze według mnie niż te. Więc to są Pokémony, które wyglądają spoko, no ale to jakby koniec końców to dalej jest płonący koń i płonący kucyk. No nic nadzwyczajnego. Tutaj Slowbro. Czy to Slowpoke i Slowbro. Pokémony wodno jakieś tam, które designowo wyglądają całkiem fajnie. Taki kurde chillowacz bomby. I chillowacz bomby, którego coś w dupę ugryzło.
nie miałem z nimi nigdy problemu żadnego, także nie uważam, że to jakieś tam gigapotężne Pokemony były. Gdyby nie to, że miałem dużo fajniejszego Pokemona wodnego, może bym sobie ich poużywał, nie wiem. Zawsze jak spotykałem to, no nie wiem, wyglądałem tak głupiutko, miałem taką twarz, na której nigdy myślenie się nie pojawiło widać, której nie skalało myślenie. Że Pokemon typu chyba głupi, nie wiem dlaczego na przykład ten drugi chyba Pokemon ugryzł go w dupę i dlaczego on dostał ewolucję automatycznie. Nie wiem, jaka się historia za tym kryje, ale na pewno jest to poniekąd jakieś ciekawe. Także to jest Pokemon z jakąś pewnie historią, tak samo jak był ten Krab. Ja lubię coś takiego, mi się bardzo podobało. No i tyle. Dalej mamy Magne Might chyba i Magne jakiś tam inny. Ogólnie to jest Pokemon typu magnetyczny numer 1. A to jest Pokemon typu magnetyczny numer 2, których jest po prostu 3. Się tego dam nawet tutaj. Bo to trochę lazy design też. Że tu masz jednego Pokemona i tu masz 3 takie same. Chociaż z drugiej strony to nie jest takie złe, jak teraz myślę o tym, no bo to jest Magnes. Czyli może Magnes po prostu przylgnął do innego Magnesu i to jest chociaż śmieszne. Pokemony magnetyczne, w sensie elektryczne. Ogólnie Pokemony elektryczne w tej grze mi się wydają dosyć mocne. No nie wiem, ten był taki... Taki podstawowy Pokemon magnetyczny, wiecie o co chodzi? I mam w głowie kilka takich Pokemonów, które według mnie są takimi domyślnymi, najsłabszymi Pokemonami albo najbardziej typowymi konkretnego typu. Że to był taki najbardziej typowy Pokemon elektryczny razem z Pikachu, tylko Pikachu był fajny. Co nie? Taka sytuacja. Cluster Gougryz się łączy. Jak Cluster Gougryz się w głowie staje się mądrzejszy, jako Slowking. O no. Czyli Cloyster, ten Pokemon Gougryz tutaj Slowbrosa. Okej. Okay. To jest Pokemon... To jest na pewno najfajniejszy Pokemon latający. Znaczy najfajniejszy Pokemon typu ptok, czy akurat go nad ptakami damy. Nie pamiętam, jak się nazywał ten Pokemon, spotkałem kilka razy. Jest to kaczka, która wymachuje porem. Ni cholery nie mam pojęcia dlaczego, ale nie wiem, czy chcę wiedzieć dlaczego. Walczyłem z nim kilka razy, nie zrobił nic ciekawego, ale wygląda fajnie i głupio, więc mi się podoba. Betier na pewno, a może nawet wyżej go dam, kurczę, nawet go wyżej dam. Dam go gdzieś tak nad konie, bo to chociaż jakiś pomysł ciekawy, co prawda głupi, ale ciekawy. Farfetch'd, spoko. Dobra, dochodzimy dalej do Pokemonów ptakowych, tylko to jest Pokemon ptak pokrzywdzony, taki bardziej strusiowaty, z dwiema głowami, który no, nawet latać nie potrafi i nawet nie pamiętam, jaki to był rodzaj Pokemona. To był też kolejny Pokemon typu, jak go spotkałem, to umierał. I tyle. I jedna i druga jego forma, nic nadzwyczajnego, może no, z odczytuta były fajniejsze, chociaż wyglądają fajnie, w sumie nawet może tutaj możemy je dać. Dajmy to tak, o, na przykład tak sobie załóżmy. Więc kolejne Pokemony, które specjalnie mi problemu nie sprawiły z niczym, wyglądały całkiem okej. Nie wiem, co o nich powiedzieć. Niektóre Pokemony, wiecie, ja przyszedłem Pokemony raz tylko, Fire Redy. Niektóre Pokemony były tak średnie, że nie pamiętam już co robię. Niespecjalnie się skupiałem nawet nad nimi. To były tak jedne z tych Pokemonów. Ale na przykład Seal, czyli Foczka i druga foczka, która wygląda praktycznie tak samo. Foczki typu Pokemony. To były Pokemony chyba wodne, ale one miały wodne i lodowe ataki. Tak, pierwszy Pokemon chyba lodowy, którego spotkałem poniekąd, że miał jakieś tam lodowe ataki. Nie wiem, czy to był lodowy Pokemon, czy tylko lodowe ataki, ale całkiem spoko, bo to był pierwszy Pokemon nowego typu. Nie wiem, no Foka. To też dużo, nie ma co gadać. Foka numer 1, Foka numer 2, oni wyglądają praktycznie tak samo, więc też trochę lipa. Nic się ciekawego tutaj nie stało, no ale pierwszy Pokemon nowego typu zawsze coś. Dalej, dochodzimy do... Mamy Muka i mamy tego pierwszego. Tę pierwszą formę Muka, nie pamiętam, jak się nazywało. I przeczytajcie Muk od tyłu, ogólnie. Także pierwsza forma Muka, Poison Grimer. Grimer nic ciekawego, ogólnie. Grimer nic ciekawego. Dam sobie go na przykład tutaj, załóżmy, najlepszy w CTR-ze. Śmieszną twarz ma. Pokemon Poison. Umierał na hita, spoko. Muk fajniejszy, Muk tank. Muka myślę, że dobę możemy dać. W ogóle większość w Betierze siedzi, jak widzę. No tak akurat wyszło. Tu bardzo dużo było takich Pokemonów, o których nie mam jakiegoś takiego bardziej solidnego zdania, że po prostu był ok, ale nie był ani lepszy od reszty, ani gorszy od reszty i do takich do Betieru pakuje. Muk, nie wiem, Muk spoko. Na pewno fajniejszy od tych tutaj. Może za Pudzianem go postawimy, Muka. Taka właśnie Muka. Pokemon, którego chciałem mieć, ale jakoś tak nie udało mi się go chyba złapać, nie wiem, czy się dało, może był tylko Strayda, nie pamiętam już. Dochodzimy do Pokemonów typu głupie. nie pamiętam, jak się nazywa ten Pokemon, to był chyba wodny, z językiem wyciągniętym. Nie, no wygląda głupio. To jego druga forma, która wygląda mniej głupio.
Ja na początku myślałem, że to jest Pokémon Duch. On wygląda dosłownie jak tak inny, którego będziemy zaraz sobie... Shellder, no. Którego będziemy zaraz rankować. Shellder i Cloyster. Dwa Pokémony typu wodne i wyglądające... Nie wiem, ten wygląda turbo głupio, w sumie nawet go wyżej może dam. On tak wygląda głupio, że go do ATR muszę dać. To jest Pokémon taki... To jest jakiś taki małży wychodzi, nie wiem. Wygląda jak Black Mage z Final Fantasy tak z twarzy. No to taki, nie wiem, taki zamknięty w jakiejś takiej skamielinie dziwny Pokémon, niespecjalny mi się podoba. Trochę mi się z Sonikiem kojarzy, nie wiem dlaczego. Tu mamy pierwszego ducha, który moim zdaniem, no, nie jest najlepszym duchem. Liczyłem na fajniejszego pierwszego ducha. To nie jest Pokémon, no, bardzo mnie zawiódł ten Pokémon. On nie jest jakiś niesamowicie słaby, bardzo mnie zawiódł, ja myślę, że go nawet niżej dam, do C-tieru go dam. Wrzucę go do C-tieru, to jest Pokémon, który mnie zawiódł ewidentnie. Wydawało mi się, że pierwszy duch będzie wyglądał fajniej, ale za to Hunter, jako drugi duch, jest już bardzo fajny. Hunter mi się bardzo podoba, myślę, że go tutaj nad Psyduckiem, nad Mankeyem. Hunter generalnie Giga Seek Pokémon. Hunter Giga Seek Pokémon. To jest chyba ewolucja tego pierwszego. Jak on się znowu... Nie pamiętam ten pierwszy duch, jak się nazywał. On był najpierw duchem, a potem jak się założyło te okulary, to się zmieniał właśnie w tego Pokemona. I potem jego ewolucją był Hunter. Hunter fajny, chciałem go mieć jakoś do końca gry, mi się nie udało go zdobyć. Tak samo jak Gengara, który też mi się bardzo podoba, może trochę mniejszy Hunter taki jakiś bardziej groźnie wygląda. Gastly to był ten pierwszy. No. Hunter ogólnie i ten, jak mówiłem, jak on się nazywał? No, dwa takie Pokémony, niestety tego nie mogłem dostać. Pokémona ducha finalnie nie miałem przez całą grę, żadnego. Szkoda mi trochę, że Pokémonów duchów w tej grze jest tak mało, bo w Pokémonach Fire, które graliśmy, Pokémonów duchów było chyba tylko 3. I to był właśnie ten i ten. Także mimo wszystko to mają plus, że to są Pokémony specjalnego typu, które się bardzo rzadko spotyka. No i dlatego są tak wysoko. Gengar to się nazywa Pokémon. No, Gengara i Huntera nie udało mi się zdobyć. Onyx. Onyx moim zdaniem najfajniejszy Pokémon, jeśli chodzi o Pokémony kamienne. Co prawda był strasznie słaby. Ja bardzo rzadko widziałem, żeby Onyx atakował. On zawsze dostawał bombę od mojego Pokémona wodnego i po prostu padał. Ale mimo wszystko, nie wiem, designowo fajny taki wąż wielki. On, jak się czytało, opis jego miał chyba coś takiego, że się przemieszcza pod ziemią tam z prędkości 50 mil na godzinę. Także ogólnie Pokémon z opisu i z wyglądu groźny, taki wielki wąż kamienny, ale z egzekucji w grze już tak jakby, jak z nim walczysz, jak go posiadasz, do dupy był całkowicie. Też najfajniejsze designowo, ale dalej Pokémon kamienny, które według mnie w tej grze były jakieś takie do dupy. Dalej mamy, on się zwał Hypno? Drowsy i Hypno chyba się nazywały te Pokémony. Ogólnie Drowsy, no nie wiem, silny Pokémon, to był silny Pokémon. Pamiętam, że miałem z nim czasami problemy, często nie chciał umierać na hita. Że ja Pokémon tak rankuję, te, które umierały na hita i te, które nie. Ten często nie chciał umierać na hita. Ten fajny, ten fajniejszy, trochę bardziej zaawansowany, jeśli chodzi o skille swoje, już tam czasami mojemu kadabrze potrafił sprawić problem. Dużo więcej HP miał niż Drowsy. I fajną miał fabułkę, że porywał dzieci. Nawet był taki jeden moment na wyspie, kiedy musieliśmy uratować dziewczynkę i ten Hypno porwał ją, jak się okazało, i mogliśmy sobie go złapać chyba, albo po prostu go przegonić. Nie pamiętam, ale on chyba normalnie awansował sobie z Drowsy'ego. To była ewolucja. Fajny Pokémon. Ogólnie Pokémony psychiczne, gigapotężne w tych Fire Redach. Psychiczne, nie wiem, gdyby nie design, to myślę, że wszystkie tak typowo w sile, to wszystkie S-tier. By były psychiczne, turbo twarde są. Że jakokolwiek psychicznego byście nie wzięli, prawdopodobnie byście byli zadowoleni. Nie wiem, czy jest jakiś gorszy. Psyduck. Ewentualnie Psyduck. Tu mamy Krabąszcza. No co, Krabąszcz. Kurczę, muszę trochę poprzestawiać te Pokémony. Muszę trochę poprzestawiać, bo już za dużo jest. Krabi i Kingler. Krabąszcz. Krabąszcz typu Krabi. Nie wiem, po prostu Pokémon Krab. A to Pokémon Krab większy. Nie wiem, co dużo o nich powiedzieć, nawet tutaj wygląda praktycznie tak samo. On jest wizualnie większy, ten drugi, ten Kingler, ale no, nawet nie pamiętam, jaki typ miały te Pokémony. Ja spotkałem tylko w jednym momencie chyba, jak byliśmy na takiej plaży, walczyliśmy i byli tam trenerzy Pokémon. Czasami wystawiali tego, potem w endgame'ie wystawiali tego na różnych plażach. Pokémony typu, nie pamiętam, co robią, ale no, śmiesznie wyglądające kraby, takie jakby prastare kraby, więc nie wiem. Całkiem okej okay wyglądały. Może trochę poprzestawiam sobie tutaj na przykład tego Jutu dodam na C.
Trochę poprzestawiam tutaj, za dużo w betierze mamy. Niektóre myślę, że normalnie mogą na luzie iść do C-tieru, bo nie były takie fajne. Zostawimy sobie golema tutaj, a to zostawiam wszystko w C-tierze, żeby nie było tak takiego rozpostarcia. Dobra, dalej mam Voltorba i tego Polandbola. Voltorb moim zdaniem wygląda dużo lepiej niż ten Polandbol. Ja nie wiem dlaczego, to odwrotnie powinno być. Voltorb, fajny Pokémon. Fajnie wygląda, Electrode. Voltorb fajnie wygląda. To był Pokémon elektryczny, który co prawda nie sprawia większych problemów, ale jak go widziałem, zawsze mi się podobało to, jak te oczy ma wkurzone, nie? Taki, no nie wiem, po prostu Pokémon, którego zawsze lubiłem widzieć. Tak typowo designowo mi się podobało, że bardzo prosty design wygląda jak Pokéball, co nie? Taki elektryczny. Ten na przykład do dupy. Nie podoba mi się, wygląda głupio. Ten Pokémon wygląda głupio i tyle. No tutaj go może dam, dobra, aż tak głupio jak to nie wygląda. W sumie, ale Pokémon wygląda głupio, był co prawda silniejszy, dużo silniejszy Pokémon elektryczny, też sprawia mi czasem problem, bo nie miałem Pokémonów ziemnych, nie miałem Pokémonów skalnych żadnych, także jeżeli walczyłem już z Voltorbem, to zazwyczaj jakimś Kadabrą na przykład, albo z tym drugim, z tym Elektrodem. Ale no, dalej mamy Pokémona, który wygląda jak jaja rozbite, ale podobno to są nasiona fabularnie, nie wiem, nie zmienia to faktu, że to Pokémon, który wygląda strasznie do dupy i ogólnie był strasznie do dupy. To jest chyba Pokémon roślinny, którego zawsze paliłem Charizardem. Nie sprawiał żadnego problemu nigdy. No i wygląda turbo głupio i też tak obrzydliwie trochę. Więc to takie jaja właśnie śmierdzące. Ale ewolucję miał całkiem fajną. To się ten się nazywał Execute chyba, albo Executor się nazywał? Coś tam się nazywał, ten się nazywał chyba Executor. Executor fajny, tak kurczę palma albo taki ananas bardziej. Executor, no. Fajną nazwę miał, Executor, śmieszną, gra słów. Fajnie wyglądał. Ogólny Executor spoczy. Też był bardzo prosty. Tankowaty był co prawda, ale był bardzo prosty do zabicia. Ale mimo wszystko nazwa i design tutaj wygrały. On kurczę jakby metalowy był, to był fajny, taki roślinno-metalowy, jakby to z metalu. Bo nawet to jest taka palma. Palma na nas bardziej Pokémon, więc nie mógł być metalowy. Dobra, dalej mamy Cubona i coś tam, Marowak chyba. Cubon, szczerze Cubon moim zdaniem wygląda po prostu jak fajniejszy Charmander. Także bym go dał tutaj. Cubon wygląda jak fajniejszy Charmander, one są bardzo podobne nawet. Patrzcie, Charmander ma trzy takie pazurki, Cubon ma jeden, ma fajną czapkę. To w ogóle Cubona czapka, a propos, to jest czaszka jego mamy, to jest jego mama, po prostu zabiera tą czaszkę i ma kość. No, spoko. Nie wiem. Cubon spoko. Marowak za to. Bardzo fajny. Marowak bardzo ładny Pokémon. Bardzo mi się podobał. Nie wiem, gdzie bym go dał. Tutaj go może dam. Nie miałem go co prawda. Miałem Cubona. Nie udało mi się go wylewelować. Mi się już pod koniec nie chciało spamować. Także Marowaczek. Superanski Pok. Następnym razem jakbym grał, albo jakbym grał w jakieś inne Pokémony, gdzie będzie pierwszy gen, na pewno sobie Marowaka wyleweluję. Podobał mi się designowo. Był dosyć mocny. To był Pokémon ziemny chyba, nie? Także też ziemny Pokémon. Ziemny, moim zdaniem ziemne to są po prostu lepsze skalne. Nie wiem dlaczego tak jest, ale jakoś tak bardziej mi to... Jakoś tak w głowie mi się przestawiło, że po prostu ziemne są lepsze od skalnych w pierwszym genie. Że zawsze lepiej na nie patrzę jakoś. Większy problem sprawiły na pewno. Dalej mamy Hitmonlee i Hitmonchan, one się chyba nazywały. Ten Pokémon ma giga fajny design, moim zdaniem. Nawet lepszy niż Arcanine, może nawet lepszy niż Charizard. Bardzo mi się podobał design jego. Podobał mi się, że skopa napierdziela, że ma takie oczy czarne, mroczne. Tylko problem był z nim taki, że to był fighting style, który niestety nie oddał mi w tej grze. Był słaby, nie mogłem z tymi Pokémonami jakoś dojść do porozumienia, żeby cokolwiek robiły więcej. Żeby sobie mogły poradzić nawet same. No i nie używałem ich praktycznie wcale. Miałem tym Hitmonlee, 30 chyba 6 czy tam 8 level na końcu gry. Nie grałem nim za dużo. Na początku te Pokémony walczące, jak walczyłem sobie jeszcze w jaskiniach z Pokémonami kamiennymi, były spoko. Ale po pewnym czasie już w endgame'ie w ogóle mi się nie przydały walczące. Też to był moim zdaniem najfajniejszy walczący. Jeśli chodzi o wygląd, na 100% najbardziej mi się Hitmonlee podobał. Ale no nieprzydatny był dla mnie typowo, subiektywnie w moich typach Pokémonów były takie, które go przyćmiewały typowo. Hitmonlee, nie wiem, wygląda jakby taki Pokémon bokser. Wydaje mi się, że ten design jego albo jej może bardziej mógł być dużo fajniejszy, mamy tutaj.
Albo dobra, nawet tutaj mogę dać za tego golema. Wygląda tak właśnie jak wygląda. Działa praktycznie tak samo jak Hitmonlee, bo Hitmonlee i Hitmonchan to były te same Pokémony właściwie, tylko Hitmonlee napierdzielał kopa, a Hitmonchan napierdzielał z piąchy. Tak, ten robił chyba identycznie to samo, nie wiem. Czaszka na głowie tej jego matki, tak, no tego Kubona. Czaszka na głowie tej jego matki jest tak z tego co kojarzę. Czyli Marowaka, bo Marowak to jest chyba matka Kubona w każdym razie. Tak w redach Pokémonach było. No także Hitmonlee, Hitmonchan, fajne Pokémony całkiem. Ale Lee jest dużo fajniejszy. Lee to jest designowo jeden z moich ulubionych Pokémonów. Nie wiem, jakoś tak podoba mi się. Fajny ma design. To był Lickitung chyba, ten Pokémon się nazywał? Kurczę, nie wiem, wygląda głupio. Wygląda głupio, ale jest bardzo taki, no ciężko od niego wzrok oderwać. To jest Pokémon, który mógłby się przydać do innych rzeczy na pewno niektórym, niż do walki. Że na pewno punkty plusu dostanę. Nie pamiętam nawet co to był za Pokémon, co to był za rodzaj. Może im podpowiedzieć, nie pamiętam w życiu jaki to był rodzaj Pokémona. Walczyłem z nim z raz w grze, może z dwa. Padł od razu, nie robił nic ciekawego. Wygląda ciekawie, fajnie, nietypowo. Normal Pokémon. Jak się nazywały te Pokémony? To była ta taka bomba wybuchowa, a to druga bomba wybuchowa. Pokémon typu Bong. No nie wiem, no był fajniejszy niż ten na przykład, ale to nie był Pokémon, który mi się w żaden sposób podobał. One były raczej jak już to upierdliwe, bo chyba dawały Poison? Nawet już nie pamiętam, Koffing i Weezing. Także to nie był Pokémon, którego jakoś bardzo, na którego zwracam uwagę, po prostu wchodziłem i go zabijałem na hita. Czasami był upierdliwy. Ten był gorszy, bo wybuchał, pamiętam. To był upierdliwy Pokémon Mega. Dam go tutaj. Ten był gorszy, bo wybuchał. Często jak byłem w tym Pokémon Mansion, w tej lokacji, to bardzo ich było dużo i często wchodziłeś do walki i zamiast go złapać, to on nie dawał się złapać, tylko wybuchał i zabijał siebie i przy okazji twojego Pokémona, bo to gigabombę waliło ten... gigabombę walił ten wybuch. Więc nie taki nie był to Pokémon, który designowo ani jakoś, jeśli chodzi o utility, mi się podobał w żaden sposób. Jak się nazywały te Pokémony, czy odpowiedzcie mi? To były Pokémony, z tego co pamiętam, typu kamiennego. I to były, szczerze, nie, dobra, wcześniej mówiłem, że Onyx mi się najbardziej podobał. Te mi się podobały bardziej, że to są kamienne tylko, to te mi się podobały bardziej. Rhyhorn i ten drugi. W sumie nawet jeszcze wyżej idę. To były bardzo fajne Pokémony, szczerze, bardzo fajnie designowo wyglądały. Bardzo mocne to były Pokémony. Jeżeli, znaczy, co ja robię? Bardzo mocne to były Pokémony, Rhyhorn i Rhydon, które oprócz walki z nimi przy użyciu Pokémona mojego ulubionego wodnego sprawiały czasami problem, bardzo były tankowate. Ziemia-kamień, no, także to były chyba najlepsze kamienne Pokémony, no to kamień i ziemia, dlatego pewnie były najlepsze. Te mi się dużo bardziej podobały niż Onyx, to trochę was trollowałem, w ogóle tutaj mi się zmieniło z Golema. Także Onyx najlepszy kamienny według mnie, najfajniejszy, a to były najfajniejsze takie poniekąd kamienne chyba, no bo kamień, ziemia, bardzo fajny design. Ten bardzo podobny jest do Nidokinga, nie? Nidoking, Nidoten jakby z innym kolorze po prostu były te Pokémony. W sumie Nidoking, nie, Nidoking wygląda trochę głupio. Ten był taki groźniejszy trochę, nie wiem, jakoś tak bardziej mi ten szary pasuje. Ten Pokémon, to był kolejny Pokémon typu upierdliwy, który nie robił nic ciekawego oprócz bycia tankiem. Niesamowitym. Więc też nienawidzę. Nie pamiętam się za ten Pokémon. Jakoś tam Klery chyba. Nie pamiętam się za ten Pokémon. Spotkałem go raz i był gigatankiem, bo Chansey się nazywał. W bajce, z tego co pamiętam, te Pokémony chyba pomagały przy leczeniu innych Pokémonów. Jakoś tak to działało. No nie, to były jakieś takie Pokémony pielęgniarki. Nie wiem, w grze raz spotkałem, krwi mi napsuł, żył zbyt długo i tyle. Nic ciekawego. Tego Pokémona, kurczę, co to był za Pokémon? Nie pamiętam, co to był za Pokémon, ale ogólnie design jego mi się strasznie podoba. Taki dredziarz. Pokémon dredziarz. Gdzie go dał? Tutaj go, kurczę, dał. On fajowy był. Tangela. On w coś awansował, czy nie? Nie wiem, ale strasznie, on był strasznie słaby. To był chyba wodny Pokémon, który po prostu... Nie widziałem chyba, żeby zaraz jakiś atak użył, zawsze padał. Ale mega fajnie wygląda. Taki śmieszny, jakby z Mario postać trochę, nie? Takie nóżki ma. Zmienia się w Rastamana. Rastamana się zmienia, no wodnego. Także to był fajny Pokémonik. To był fajny Pokémon, który mi się podobał designowo na pewno bardzo. Chociaż no, jeżeli chodzi o utility, nawet nie znam jego utility. Pamiętam tylko, że był wodny. To był Pokémon Kangur, który wygląda tak samo jak Pokémony tego typu, jak Nidoking i ten drugi. Ten Rhyhorn, czy tam Rhydon. No nie wiem, no...
taki jak te, tylko gorszy. Nie wiem, co powiedzieć, to był normal Pokémon. On był ciężki czasami do walki, bo jako, że to był normal, to często nic go nie biło z moich ataków. Miałem zawsze specjalne ataki, albo właśnie normale. I bardzo mało damage'a mu robiłem, z tego co pamiętam, że takie Pokémony mi się trafiły. Sprawiał problem, nie był jakiś niesamowicie fajny z wyglądu, taki kangur z jakimś tam dzieciaczkiem swoim chyba. Tyle, nic ciekawego. Konik morski. Konik morski numer 1. Możemy sobie go dać na przykład, załóżmy tutaj. Konik morski numer 2. Typowe Pokémony wodne, które bardzo się przewijały często w trakcie rozgrywki i które nic nie robiły. Zawsze dostały bombę od Raichu, który jest on gdzieś wyżej. Gdzie jest Raichu? Gdzie Raichu rzuciłem? Nie wiem, ale Raichu, no Raichu, dobra, Raichu, nad nimi Raichu dam, no bo Raichu nad nimi właśnie cały czas na łeb im siadał, dosłownie piorunem. Piorun na łeb dostawały i tyle ich zostawało, zawsze była kubka popiołu tylko po tych Pokemonach, nie wiem, złapałem sobie chyba tego też złapałem, te dwie wersje tego Pokemona miałem złapane, nie używałem nigdy, miałem dużo fajniejszego Pokemona wodnego, którego do tej pory nie mogę znaleźć, potem się go może spotka. Dobra, to był jakiś tam król wodny, ten się nazywał, a ten nie pamiętam, jak się nazywał te Pokemony. Jak się nazywa te Pokemony, czat? Mam na końcu języka. Takie rybki, też wodne, Goldin, o Goldin. No taka rybka typowa z akwarium, Goldin i Seeking. Seeking szczerze, nie dobra, Seeking wygląda głupio. Seeking wyglądał głupio. Nie wiem, czy to była ewolucja tej Goldin, czy nie, ale Seeking wydawał mi się na początku taki silny, bo on był duży, bardzo, ale no, finalnie wygląda głupio, nie robi nic ciekawego, Pokémon wodny, który dostawał bombę z piorunu i tyle. Także mam też trochę zakrzywiony obraz jego przez mojego Raichu OP. Tam wcześniej to może mógł być Pikachu. Nic ciekawego, nie podoba mi się specjalnie. W sumie Goldin też był do dupy. Czy ma tam Goldin? Dobra, tak trochę będę zmieniał czasami te Pokémon. Staryu i Starmi. Staryu? Nie wiem. Spoko Pokémon. Taka rozgwiazda. Wygląda spoci. Nie ma się co przyczepić. Myślę, że tutaj możemy nawet tutaj go dać. Staryu fajny. Starmi ogólnie taki widać, że upgrade tego Staryu. Typowy upgrade. No także Starmi fajny był i Starmi był bardzo ciężki. Pamiętam, że pierwszy raz jak go spotkałem, jak walczyłem z Misty, to był ostatni Pokémon Misty. To był ostatni Pokémon Misty i to była pierwsza ściana, którą w tej grze miałem. Pierwsza ściana, której nie mogłem przejść, bo miałem strasznie sobie Pokémony, jeżeli chodzi o kontry na Pokémony wodne. Miałem wtedy tego Charmandera albo tego drugiego Charmeliona. Miałem jakieś tam jeszcze inne Pokémony, które sobie były na wodne. I dopiero Pikachu potem je wykasował. A tak to z tym Starmi miałem problem. Miał Water Pulse, taki atak, który zabijał mi praktycznie wszystkich na hita. Że to Starmi i Staryu, nie pamiętam, który to był który, ale Staryu i Starmi. Pokémony, których do końca gry nie złapałem, a zawsze chciałem. Także nie trafiło mi się. Fajne Pokémony, spoko. Takie rozgwiazdy, jakieś przeklęte. Które pewnie w dotyku są takie gąbkowate, ale twarde, by się zrazić. Fajny Pokémon. Dobra. Mr. Mime. Pokémon psychiczny, który wygląda głupio i szczerze nigdy nie zrobił nic ciekawego. Dam go na górę C-tieru. Nie wygląda aż tak głupio. Taki clown. No nie? Taki clown i zrobił nigdy nic ciekawego. Zawsze tylko padał. I tyle go widzieli. Także to tyle. Nie mam nic ciekawego na temat niego do powiedzenia, po prostu Pokémon psychiczny, chyba najgorszy Pokémon psychiczny, którego widziałem w tej grze. Nie wiem, czy on w endgame się jakoś tam rozkręca czy coś, ale z tego co widziałem po tym pierwszym, jedynym przejściu Pokémonów absolutnie nic ciekawego nigdy nie zrobił. Można było sobie go... to był Pokémon, którego się chyba z trade'a bierze, ale mogliśmy go wymienić z jednym NPC-em, także to był plus na pewno dla niego, że nie trzeba było mieć innej wersji Pokémonów, jakichś tam haków, tylko mogłeś sobie po prostu mieć. Scyther. Pokémon, którego miałem, nie używałem go, ale mimo wszystko designowo mi się bardzo podoba. Taki Pokémon, najfajniejszy ten Pokémon trawiasty to był. Na pewno. Najfajniejszy Pokémon trawiasty, który po prostu, taka kosiara. Kosiara to taki Pokémon, który jakbym spotkał to robak był, ale no, robak czy trawiasty, czy po prostu robak? No, nieistotne, najfajniejszy robak, ale najfajniejszy trawiasty. I tak i robaków i trawiastych nie lubiłem żadnych. Także to jeżeli to robak, no to jest najfajniejszy robak, którego widziałem. No, gdybyście spotkali takiego kurde kosiarza, no to fajny Pokémon. Ogólnie naprawdę jeden z najlepszych, w sumie szczerze, on był fajniejszy designem według mnie niż Charizard. On był fajniejszy designem niż Charizard. Te skrzydła miał takie trochę papugowate, ale bardzo fajny Pokémon designowo. Jeżeli chodzi o to jak walczy, ja spotkałem go z 2 razy, nie robił nic ciekawego, ale był też underleveled bardzo, więc po prostu szybko go pokonałem. Sam go nie używałem, na pewno jak będę miał
następny raz, jak będę grał w Pokémony, jakiś ten Scyther tam się pojawi, to będę chciał spróbować go poużywać. I jeszcze też lot miał, więc też plus dla niego na pewno duży, mogliśmy flyer na niego rzucić jakby co. Jinx. Najgorszy Pokémon w grze, moim zdaniem. To był tak upierdliwy Pokémon, spotkałem go raz tylko. Na samym końcu, ona jedyne co robiła, to albo dawała Confusion, albo dawała ten Love, albo dawała jakoś tam stuna chyba, czy paraliż, coś takiego. Te statusy napierdzielała cały czas. Maryla Rodowicz to jest Maryla Rodowicz pomiędzy Sylwestrami z Polsatem. Ona siedzi w Pokémonach wtedy i wysyła wszystkim buziaki. Wkurza ludzi, wkurza Pokémony, napierdziela statusy i po prostu czekasz, aż będzie łaskawa twoja tura. Oprócz tego jest Pokémony chyba jeszcze Ice. To jest chyba psychiczny Ice? Nie wiem, na pewno miała Ice ataki jakieś tam lodowe. Bardzo upierdliwy Pokémon. Jakbym go miał, to może mi się bardziej podobał, ale jako, że walczyłem z nią tylko raz, też na samym końcu, jak już trochę gry miałem dosyć, powiedzmy, to no. Nie podoba mi się ten Pokémon. Bardzo upierdliwy, tak samo jak Jigglypuff. No, wygląda fajniej. W sumie to możemy tak zrobić. Dobra. Tu są dwa Pokémony, których szczerze w grze nie udało mi się spotkać. Przez całą grę nie udało mi się tych dwóch spotkać Pokémonów. Także nie wiem, co to jest. Nie będę ich jakoś w takim razie bardziej oceniał, jeżeli chodzi o utility ich. No, wydaje mi się, że to jest Pokémon po prostu ognisty, to jest Pokémon elektryczny. Wygląda całkiem fajnie. Taki tygrys tak typowo wyglądał, jak miałbym go Elektrabaza i Magmara ocenić. No to myślę, że no to wygląda, nie wiem, na pewno lepiej niż te Sile, lepiej niż Ratata. Tak typowo wyglądało, bym je dał tutaj, o po prostu, z Nidokingiem niech sobie stoją. Ten wygląda dużo fajniej, w sumie nawet może i tak damy. Wygląda głupio trochę, taka w ogóle całkiem głupio. Jakaś taka, to jest taki stary Psyduck, jak z wiadówki wróci dosłownie. To nie podoba mi się. Na dnie elektrowni dlatego nie widziałeś, no. Też te Pokémony, no ja nie spotkałem ich. Jakbym spotkał, możliwe, że tego bym używał, chociaż miałem też Pikachu i Raichu, więc... Raichu miałem konkretnie, miałem Pikachu, którego w Raichu zamieniłem, więc raczej też bym go olał, ale nie wiem, może bym się zastanowił. Tak czy inaczej, Pinsir. Pokémon, którego również nie spotkałem, ale czaję go, wiem co robi, wiem jaki jest. Bardzo mi się podoba Pinsir. Bardzo, 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 bardzo mi się podoba, jak on wygląda. Nawet tutaj go dam. Nie wiem, Pokémon metalowy chyba, to był metal, albo ziemia, chyba metal. Wygląda groźnie. Jest metalowy, jest jakimś takim żukiem, co ma szczypce. Fajny, groźny. I zobaczcie sobie, jak wygląda fuzja Pinsira z Charizardem w Google. To zobaczcie, dlaczego mi się też podoba. Ogólnie fajny Pokémon, który chciałem złapać, ale nie udało mi się. Nie trafił się po prostu, bo jego się chyba na safari łapie. Pinsir to robak. Czy to jest robak? Też tak? To jest robak, ale robak metalowy? Czy to jest po prostu robak? Jeżeli to jest robak, to w takim razie to jest najfajniejszy robak, a Scyther jest następny. Oszukuję was cały czas. Zmienia się sytuacja na bieżąco, to ja sam sobie dopiero głowę ustawiam. Po prostu robak. No to fajny robak. Żuk. Żuk typu tank. Dobra, to był, nie wiem, Taurus? Kurde, Staurus, Sraurus, jakiś tam... Kurde, byk. Pokémon typu byk. Wygląda fajnie. Wygląda nawet bardzo fajnie. Tutaj go dam. Byk z trzema ogonami. Nie używałem go. Wygląda spoci. Jest bykiem. Nie sprawiał problemu żadnych. Spotkałem go też na safari. Tyle. Nic ciekawego. Może jakby się miał czerwony kolor, to był bardziej wkurzony. Nie mam zielonego pojęcia. Dalej mamy pięknego Pokémona, którym jest Magikarp. No, Magikarp, no powiem tak, ja go tylko tutaj z sentymentu wrzucę. Magikarp, jeżeli chodzi o utility, to jest jeden z najgorszych Pokémonów w grze, który razem z Metapodem i Kakuną tutaj powinien być. Ale jest, nie wiem, tak głupi, że aż taki uroczy Magikarp. Więc no. Ciężko się go bardzo levelowało, ale jak go wylevelujesz Magikarpia, dlatego on jest też wyżej, jak wylevelujesz Magikarpia, to się pojawia Gyarados? Gyarados to się mówi. Ja zawsze Gyarados mówię, ale to jest Gyarados. Gyarados, najfajniejszy Pokémon wodny 100%. Bardzo mi się podoba. Myślę, że za Charizardem go dupnę. Gyarados, turbo fajny Pokémon. To jest Pokémon wodno-smoczy. Bardzo mi się podobał. Używałem go też. Co prawda miałem nim dosyć niski level, bo Pokémony wodne pod koniec jakoś wydawały mi się mniej przydatne niż wcześniej. Znaczy... Kurczę, no dobra, Blastoise jest fajniejsza a propos wodnych jeszcze, dobra, Blastoise jest fajniejszy. Ale jeżeli chodzi o takie niestartery, no inaczej, dlaczego powiedziałem, że Gyarados jest najfajniejszy? Bo ja nie miałem Blastoise'a, ja akurat teraz użyłem Charizarda, czyli Gyarados automatycznie jest takim drugim najfajniejszym niestarterem
No bo Blastoise'a w inny sposób nie możesz załatwić. Wodolot. No to Wodolot, ale może tam smoczka tak używać. O to mi chodziło. Poprawiajcie mnie, jeśli chodzi o te rodzaje, bym się cały czas myliłem. Nie znam się na tych Pokemonach aż tak. Ja tylko je tak mniej więcej z pamięci z teraz, no nie? Na przykład latać mógł chyba też, pływać na pewno mógł Gyarados. Latać chyba też mógł. Także przydatny bardzo, jeśli chodzi o utility Pokemon też. Jeden z najbardziej przydatnych, jeśli chodzi o utility. Jeżeli może latać, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że mógł, ale nie jestem pewien. To był Pokemon, jak on się zwał? Lapras. Nie wiem, w bajce chyba z tego co pamiętam używali Laprasów, żeby się przemieszczać. Fajny Pokemon, bardzo tankowaty, bardzo silny. Dostaje się go bardzo późno w grze. W tej takiej, tam jak się z zespołem Erwalt drugi raz. No nie wiem, nie używałem go. Nie używałem go, miałem Gyardosa. Także Lapras, możliwe, że jest lepszy od Gyardosa, nie wiem. Designowo wygląda trochę gorzej, według mnie to jest taki lewiatan. Trochę co prawda lewiatan w domu, ale dalej lewiatan. A to jest taki nie, pluszak duży. Pluszanki pewnie z Laprasem są ładne. Także tak, Ditto, Pokemon Mim. Pokemon, który mimikuje, który naśladuje przeciwnika. A sam wygląda jak taki blob. Nie wiem, nie mam zdania. Po prostu taki blobik. Na pewno jest fajniejszy niż te. Taki blobik. Raz z nim walczyłem chyba, albo dwa razy w grze. Zmienił się w Charizarda, trochę mi napsuł krwi. Wydaje mi się, że to jest Pokemon typu mocny, ale zależy jaki mocny jest, jak mocny jest twój przeciwnik. Taki Pokemon gimmick, którego raczej bym nie używał w swoim party, no bo i po co? Lepiej mieć lepsze Pokemon niż twój przeciwnik, a nie takie same. No chyba, żeby ktoś jakiś challenge robił, wtedy okej. Dobra, Eve ogólnie, znaczy powiem tak, Eve będzie S-tierem najgorszym, tylko dlatego, że to jest Pokemon, który ma bardzo fajny gimmick, co mi się bardzo podobał, no i wygląda to całkiem fajnie, ale gimmick Eve jest taki, że może się zamienić w kilka różnych typów. Może się zamienić, zależnie od tego, którego użyjemy kamienia. Możesz użyć kamienia wodnego i zamienia się w tego, nie pamiętam jak się nazywa, ale to był Eve wodny, Eve piorunowy, Eve ognisty. I myślę, że wszystkie je sobie poustawiam w tym estierze tylko i wyłącznie dlatego. Tylko i wyłącznie dlatego. Tak jeżeli chodzi o wygląd, to ustawiamy sobie tak, że to są Pokemony, które po prostu masz jednego Pokemona, który możesz na trzy różne sposoby go rozwinąć. I wydaje mi się, że więcej Pokemonów tak powinno mieć. Także to mi się bardzo, bardzo podobało. Co prawda sam z Eve nie korzystałem. Spotkałem chyba tylko tą wersję Eve, z tego co mi się kojarzy. Sam z niej korzystałem. Miałem podstawową wersję w komputerze tam w redach schowaną. Nie zmieniałem jej, no bo po prostu wszystkie Pokemony z każdego typu miałem fajniejsze, akurat których używałem, które miały już wyższy level. Ale mimo wszystko ten gimmick, że możesz jednego Pokemona zmienić w trzy różne, mi się bardzo, bardzo podobało. Disciple z dwójka mi się przypomniało. Także super. I no, to taki na końcu jest tiera, ale to taki, wiecie, specyficzny przypadek. Cholera wie co to jest, nie wiem co za Pokemon. Pierwszego widzę, nie mam zielonego pojęcia, ale wygląda turbo głupio, więc go dam tutaj. Nie mam pojęcia co to jest za Pokemon, nigdy go nie widziałem. Nigdy go nie widziałem. Porygon. Wygląda jakby z innej gry był. Całkowicie. Śmiesznie wygląda. Fajny. Nie wiem co on robi. Nie mam zdania. Tak samo jak nie widziałem tego, na przykład tą wersję widziałem, nie pamiętam się złotą wersję widziałem, to był Pokemon chyba wodny, taki ślimak. To nie wiem, tak wyglądowo nie sprawiły mi nigdy żadnego problemu. Te Pokemony. Walczyłem, pamiętam, zabiłem go po prostu na hita, z tym możliwe, że też nawet nie zwróciłem uwagi, ale wydaje mi się, że tego nie spotkałem. Nigdy, także nie mam zdania co do nich, absolutnie nie miałem ich, walczyłem z nimi bardzo sporadycznie, z tym konkretnie, z tym nawet nie pamiętam czy w ogóle i tyle. Wyglądają jak takie, w sumie ten wygląda całkiem fajnie, szczerze ten wygląda dziwnie, ten wygląda całkiem fajnie, może go trochę dalej nawet rzucę. Wyglądowo typowo, taki kurde ślimak z wąsami, ślimak ludolok to jest. Wygląda fajnie. To jest Kabuto. Pierwsza wersja Kabuto wygląda jak jakaś biedronka połączona z kleszczem. Kurczę, nie wiem, jest git chyba. Nie miałem możliwości go poużywać, ale druga wersja Kabuto mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o design. Taki Scyther 2. To jest taki Scyther nowy, a to jest taki Scyther stary, no bo Kabuto to był Scyther taki starożytny jakiś, bo jego się ze skamieliną ożywiało. Także fajnie wygląda, fajny design, nie wiem czy on był mocny, nie używałem go, nie udało mi się go wylevelować pod koniec gry, już bym, że mi się nawet nie chciało, ale designowo, typowo fajny Pokemon. Nie wiem jaki on jest typu, nie wiem czy on jest ziemny jakiś czy coś, ale tak, nie wiem, designowo fajny,
z Scyther'em. Bardzo, bardzo podobne Pokémony. Scyther nogi robił, a Kabuto robił głowę, dzień głowy. Taka płaszczka, gorsza z głowy trochę. Dalej, Aerodactyl to był też kolejna wersja Kabuto. Znaczy kolejna wersja Kabuto. Można by wziąć albo Kabuto, albo tego Aerodactyla, jak się brało te skamieliny. Można by chyba mieć nawet obydwa. Może mieć się nawet obydwa, ale nie wiem, czy ja w końcu je miałem. Nie używałem też tego Pokemona. Wyglądał on taki pterodaktyl, całkiem fajny, szczerze. Możemy go tutaj wrzucić w B na wysoko, albo nawet tu go dam. Bo on możliwe, że byłby przydatnym Pokemonem, bo jest latający. Nie wiem, też nie mam zdania. Spotkałem go chyba w grze raz, padł na hita, sam go nie używałem. Tyle. Albo nawet nie spotkałem go w grze, już nie pamiętam. Też nie mam zdania, ale tak designowo, typowo mi się nawet podoba ten Pokemon. Snorlax. Snorlax Gigapok. Snorlax ogólnie S tier i to dlatego, że on jest taki chillowy, śmieszny, wielki, bardzo potężny, bardzo tank. Może pływać, może napierdzielać chyba wodnymi atakami też. Ogólnie Snorlax turbo Pokémon, strasznie potężny. Może spać, żeby się leczyć na full. HP to ja nie wiem, czy przypadkiem nie ma najwięcej ze wszystkich Pokémonów. On miał zaskakująco dużo więcej HP niż każdy Pokémon na jego poziomie, z tego co pamiętam. Bardzo ciężko go było złapać, to był pierwszy Pokémon, z którym miałem problem z złapaniem go. Musiałem go zbić do low HP, musiałem go sparaliżować i tak jeszcze trzeba wczytywać, zapisywać grę cały czas, żeby się udało, ale jak już go miałem, to troszkę czasami z niego korzystałem. Co prawda miałem już inny setup w głowie, także potem go wywaliłem z party, ale to jest solidny Pokémon na pewno, który mi się podobał. Też z bajki go mocno kojarzę i też fajny był gimmick z nim, że żeby go złapać, trzeba było go obudzić fletem, trzeba mieć flet, czy taka metroidwaniowa mechanika. Jak się go obudziło, to dopiero można było z nim walczyć. Nawet trzeba było z nim walczyć, bo się wkurza. Jak żeś starego, że się budził, to się wkurzał. Snorlaxik, sick. Dobra, legendarne ptoki teraz. Legendarne ptoki. Articuno. Articuno ogólnie to jest ptak, z którym miałem pewną historię. Damy sobie go tutaj. Ogólnie jak byłem mały i miałem Pokémon Redy, ja Pokémon Redy dostałem od kolegi na pendrive'ie chyba, albo nawet na płycie mi zgrał. I w tych Pokémonach Redach był zapis jakiegoś chyba jego brata ciotecznego, albo jakiegoś jego kolegi, kuzyna, na którym był save z Pokémonów, w którym właśnie był Articuno. I mi się zawsze wydawało, że Articuno to jest jakiś w ogóle giga turbo OP Pokémon, bo był tam faktycznie mega wylevelowany. On na tym save'ie miał chyba 70 poziom i sobie chodziłem trochę po świecie w tym save'ie, jeszcze w tym save'ie. I mordowałem wszystkich tym Articuno. Mi się wydawało, że to był giga potężny Pokémon, ale potem nie chciałem grać dalej w tym save'ie. Grałem na swoim finalnie w Redach, nie doszedłem zbyt daleko, nigdy mi się tego Articuno nie udało złapać. Dopiero pierwszy raz złapałem na tym save'ie, na którym grałem teraz w Fire Redy. Teraz przechodziliśmy na streamie. Twitch TV Smyro, zapraszam. I Articuno, no nie był najpotężniejszym Pokémonem. Był to Pokémon lodowy, ptakowy, lodowy latający, który według mnie chyba jest najsłabszy z tych ptaków legendarnych, nie wiem. Nie jakby wyglądało fajnie. Legenda jego, to co miałem w głowie, fajne, ale to co robił już nie było aż takie niesamowite, nie używałem go specjalnie, może miałem go w zwycięskim składzie. Dalej Ognistego, który się ni cholernie pamiętam jak nazywał, ale też go miałem złapanego, który też w ogóle był absolute, bo miałem Charizarda, także był to Pokémon, nawet jeszcze niżej go dam, w sumie Growlithe był fajniejszy, szczerze, Moltres. Był to Pokémon, którego praktycznie w ogóle nie używałem, miał jeden atak, który był całkiem fajny, że rzucał przeciwnika takim ogniem i ten ogień się tak rozprzestrzeniał dookoła, w takiej klatce ogniste zamykał przeciwnika i go tam co jakiś czas tłukł. Upierdliwy atak, jak się walczy na niego. Bardzo miałem duży problem z złapaniem tego Pokémona, go łapałem chyba z pół godziny, tak na speedzie X4 na emulatorze, cały czas zapisując, czytując się pyk. I no, także to nie było najlepsza rzecz, najlepszy experience z Pokémonem mój, łapiąc tego gnoja Moltresa przez pół godziny, ale finalnie go złapałem, satysfakcja jakaś tam była, mimo że go potem praktycznie wcale nie używałem, nie wiem, legendarny Pokémon, spoko. Tego Pokemona nie miałem akurat. Na pewno wygląda dużo fajniej niż Moltres. Nie mam zdania. To jest Pokemon elektryczny, też legendarny. Nie mam absolutnie zdania na jego temat. Jeżeli bym go miał, prawdopodobnie tak bym go nie używał. Miałem Raichu, który był bardzo mocno wylevelowany. Także bym go pewnie skipnął. Chociaż, nie wiem, możemy zamienić Zapdos, bo prawdopodobnie byłby lepszy od tego Raichu statystykowo. No, tyle. Nie mam zdania, nie miałem go. Nie walczyłem z nim. Wydaje się fajniejszy niż Agusty na pewno. Dalej,
Pokemony typu smoki nam zostały trzy. To jest smok 1, smok ewolucja i smok smok. Dragonite, to nie pamiętam jak się zwały. Tego Pokemona widziałem chyba raz. Nie wiem, wygląda jak Pokemon wodny. Dratni. Wygląda jak Pokemon wodny, mimo że wodnym Pokemonem nie jest. Dam go tutaj. Na B też, kurde, pełno B-tierów. Nie pamiętam co zrobił, po prostu umarł. Ten był silniejszy, ten był dosyć silnym Pokemonem. Fajnie wygląda, taki po prostu typowo upgrade do tego. To jakby taki Pokemon Bambik, a to jest taki Pokemon już taka stara Bambika. Znaczy ten był silniejszy, ostatnia walka chyba, albo ostatnie walki podczas ostatnich walk z ostatnimi trenerami tam w tej hali czterech. Walczyłem sobie z nim i był to jakiś tam problem, pamiętam, bo to był smok, a smoki ogólnie w tej grze są bardzo silne. No, nie używałem go, nie miałem go nigdy, walczyłem tylko z nim. Był na pewno silniejszy od tego Dragonite'a, który mi się w ogóle nie podoba. Dragonite to taki Charizard, moim zdaniem, który odpuścił siłownię już całkowicie. Że Dragonite mi się nie podoba. Ja Dragonite dam tutaj, nawet niech sobie siedzi. Pokemon podobno bardzo silny, nie wiem, umarł chyba na dwa hity i to jeszcze po tym, jak go trener jego leczył cały czas, ten taki przedostatni trener gry. Nie podoba mi się Dragonite, wygląda głupio, taki trochę charmanderowy tak wygląd ma, w sumie gębę charmanderową, ma dół taki charizardowy, tylko taki tik. No, nie wiem, nie podoba mi się Dragonite, nie miałem go, nie zbierałem go. Wiem, że to jest bardzo silny Pokemon, ale no nie wzbudził we mnie tego podczas mojej rozgrywki. Nie używałem go, jak walczyłem z nim, to szybko padł i tyle. Nie wygląda zbyt fajnie. Dalej mamy Mew i Mewtwo. Pokemony, których nie miałem. Najbardziej legendarne Pokemony w grze. Najbardziej silniejsze chyba Pokemony w grze, o których istnieniu dowiedziałem się pierwszy raz, jak oglądałem kiedyś film Pokemon w podstawówce. Właśnie był o tym Mewtwo, jak on powstał, że go tam stworzyli. To był chyba Pokemon, który nie występował naturalnie, tylko został stworzony przez jakichś tam naukowców, no nie? Mew? Kurczę, nie wiem, Mew. No to jaki Mew Pokemon? Nie wiem, no szału nie ma, jeśli chodzi o Mew. Taki Pokemonik, to raczej wszyscy tutaj po Mewtwo przyszli. Mewtwo Gigachad, którego nie miałem, ale pamiętam go z tego filmu, bardzo fajowy. I ja bym go tutaj dał, bo mimo wszystko Kadabra mi się bardziej podoba. I to z tego względu, że Kadabrę to właściwie można dostać bardzo wcześnie i on jest turbo potężny, a Mewtwo prawdopodobnie jest turbo potężniejszy. Ale chyba się go dostaje troszkę później, w każdym razie tak mi się kojarzy. Żeby mnie poprawić, że tak nie jest. W każdym razie ja go całą grę nie miałem. I jeszcze chyba Master Balla trzeba, żeby go złapać w ogóle, w sensie tego Mew czy tam Mewtwo, nawet nie wiem, którego się łapie. Więc no, mimo wszystko jest według mnie słabszy niż Kadabra, no bo Kadabrę dłużej możesz mieć i się wykeruje przez całą grę praktycznie, a ten Mewtwo tam ewentualnie na endgame'ie. Po Elite Four dopiero go można złapać, no to Mewtwo to jest taki turbo endgame, więc no, specjalnie się nie przydaje już na takim dopiero maksymalnym endgame, jakby ktoś chciał te wyspy robić czy coś, nie wiem. Także tak. No i tak się prezentuje tier lista. Bardzo dużo jest B-tierów, ale tak jak mówiłem, duża część Pokemonów. Myślę, że tu jest połowa, nie, no może połowa nie, ale prawie połowa Pokemonów według mnie jest po prostu ok. One były w porządku. Bardzo dużo też takich Pokemonów typowych, czy starterów na przykład. S-tiery, no to tak jak już mówiłem, IF, dlatego że ma trzy zmiany. Snorlax bo fajen, Pikachu bo fajen i ikoniczny, w sumie twarz Pokemonów. Blastoise OP, potężne armatki, Alakazam i Kadabra, no to też OP. Pinsir fajnie wygląda i Mewtwo, wiadomo, najsilniejszy Pokemon prawdopodobnie w pierwszej generacji. Taka sytuacja. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej tier liście, czy byście coś pozmieniali, czy na przykład według was jakąś herezję popełniłem, bo ja pierwszy raz w Pokemony grałem, teraz pierwszy raz wszedłem redy. Generacji pierwszej się trochę uczę, niektórych Pokemonów nie znałem, niektórych nawet nie widziałem, chociaż była wyjątkowa, zatrważająca mniejszość. No i tyle, zapraszam na streamie, jeżeli ktoś jest zainteresowany jeszcze większą ilością kontentu i do subskrypcji. Pozdrawiam, Smyro Life, następnego, elo.